Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Nocuberi. Będę dzisiaj mówiła tak trochę cichaczem, ponieważ jest już dosyć późno, kiedy to nagrywam. No i co chciałam powiedzieć? Dzisiejszym odcinkiem oczywiście zaczynamy pokolenie drugie, które nosi nazwę generacja druga, pokolenie róża, a dominujący kolor to czerwony. No i słuchajcie, przeczytam wam na początek tej nowej generacji, jakie są zasady dla tej właśnie generacji. Oczywiście prowadzącym jest potomek naszej tutaj Malwiny i Akiry, który nie żyje. Jak widzicie, oni są w żałobie i są smutni, bo Akira niedawno zmarł, jak pamiętacie. No i ich potomkiem jest oczywiście Cezary Kibo. Powiem wam, że on tak średnio mi się podoba, ale może przeżyjemy. Także ja wam teraz przeczytam, jakie on ma właśnie cechy, jakie powinien mieć i co powinien w swoim życiu zrobić. Krótki opis tej generacji wam przeczytam na początek. Jako dziecko miałeś wszystko, czego zapragnąłeś, ale zawsze chciałeś więcej. Jako dorosła osoba ciężko pracujesz zarówno nad swoim związkiem, jak i jesteś mocno skoncentrowany nad swoją karierą. Gdyby w The Sims 4 istniała cecha pracoholik, pasowałaby tu idealnie. Nie masz absolutnie żadnych instynktów macierzyńskich, ale nadal kochasz swoje dziecko całym sercem. I cechy dla naszego głównego bohatera tej generacji? Gorąca głowa, czyli porywczy, bo mówiliście, że to się zmieniło w pewnym momencie w jakiejś aktualizacji. Snob i romantyk. Aspiracja, którą ma, to nieuleczalny romantyk, miłość i kariera polityk. Zaraz ją sobie podejmiemy. I zasady dla naszego tutaj właśnie. Jezu, jak ty masz na imię? Cezary, matko. Cezary oczywiście na cy właściwie jak czerwony. Tak, dobrze powiedziałam, chyba tak. I co on ma mieć? Jedno dziecko, mieć tylko jedno dziecko. Następnie osiągnij ostatni poziom kariery polityka i wypełnij aspiracje nieuleczalny romantyk. Osiągnij maksymalny poziom umiejętności charyzmy. Porzuć kogoś na ołtarzu, i to jest to przez interakcję odwołaj ślub, dostępna podczas wesela, i pobierz się pierwszy raz jako senior. Ja klikam play. Jak widzicie, tak jak mówię, on jest smutny. Malwina jest smutna. I. Oj, co to za przeskok? Pokażesz mi się Malwina jeszcze na chwilkę. To Malwina, oczywiście, jak wiecie, założycielka. O, może naprawisz to. Może dlatego tak mi coś przeskoczyło. Zatrudnij. A dlaczego nie możesz sama naprawić? A transformuj, zobaczymy, co to będzie. Jej zostały, słuchajcie, 2 dni. Już wam to pokażę. Zobaczcie, 2 dni życia. Dlatego. Z tego względu właśnie, że ona już jest u skraju życia, to stwierdziłam, że na początku nie zmienię tego całego domu właśnie na czerwony, chociaż oczywiście tak będzie. Wow, co ty zrobiłaś? Śmiesznie, możesz jeszcze raz? Transformuj, zobaczymy. Może na jakiś lepszy byś wytransformowała? Śmieszne to było, nie wiedziałam, że takie coś można robić. Aha, no i teraz jest zielony. No niech będzie, słuchajcie, niech będzie. Inciku. Jako, że właśnie to są ostatnie dni jej życia, no to oczywiście Cezary stwierdził, że nie chce jej robić przykrości, wszystkiego wymieniać. Dopiero po jej śmierci zrobi, wiecie, sobie nowe po prostu kolorystykę tego domu, jakieś może nowe ozdoby, a na razie zostanie tak, jak jest. Więc ja tutaj już kliknę mu na telefon. O, i zepsułeś jeszcze, brawo. Na telefon i oczywiście, co zrobimy sobie? Znajdź pracę. Zepsuło się, wiem. O, mistrzowską naprawę zrób. A ty właśnie sobie podejmiesz karierę. Wow, co to było? Polityk. Jest polityk. No i klikamy. Tak, wiadomo. Ma osiągnąć ostatni poziom tej właśnie kariery. Tak, może być tak. Pokaż mi się, no. To do kosza. Będziemy promować sprawę do twojej matki, tak myślę. Więcej, gdzie to będzie? W przyjaznych, kariera polityczna. A czemu nie mogę? Wybierz swojego Sima. Musisz kliknąć swojego Sima i wybrać sprawę, zanim zaczniesz. Aha. No tak, więc gdzie to się wybiera? Nie mam pojęcia. Sprzątasz? Dobrze. Zaraz. Kariera polityczna. A, wybierz sprawę. Może. Zjednoczony świat. Podjęta kariera. Okej. Okay. No i jeszcze raz na Malwinę w takim razie i klikniemy jej tutaj, żeby właśnie do niej tę sprawę promował. Będziemy się skupiać, żeby ta kariera się fajnie wypełniła. Jak widzicie, ma już trzeci poziom charyzmy, więc do awansu tam myślę szybko pójdzie.
Aha, wybrać sprawę, nie promować. A no to nic. No nieważne. W każdym razie tutaj widzicie, podrosło troszkę, więc jednak dobrze. Więc może tutaj jeszcze podyskutujecie sobie o tym. W takim razie, jeżeli od tego rośnie, dyskutuj o polityce lewicy. A później zrobimy przyjazne. Dyskutuj o polityce prawicy. Tak, więc na razie tutaj ich zostawię samych. Jak widzicie, jest wtorek i zaczęłam po prostu, wiecie, gdy weszłam w rozgrywkę, to wybrałam po prostu pierwszą porę roku, czyli mamy wiosnę, dzień trzeci z 14 i tutaj w tej rozgrywce są ustalone pory roku jako te 14-dniowe, bo tutaj gramy na życiu normalnym. Już wam coś tutaj przeczytam. Wygląda na to, że Cezary i Malwina mają odmienne poglądy polityczne, a wcześniej były podobne. No mniejsza z tym. W każdym razie dam im tutaj chwilkę jeszcze. Może ty się wykąpiesz właśnie. Ok. I powiem wam, jaką dziewczynę dla niego przygotowałam, ponieważ już przygotowałam dla niego jedną. Nie chciałam szukać na mieście, bo wiecie, nie podobają mi się te simki z gry i przygotowałam mu taką jedną, którą będziecie mogli zobaczyć, kogo wam przypomina ona. Tak jak widzicie, mam moda na te, kurczę, na to loterię, ponieważ połączyły mi się mody z dwóch save'ów Ali i właśnie tego save'u tutaj dostali 130 w ramach kuponu, którego właściwie nie kupili, to jest takie, wiecie, losowe. No i stop. Stop, stop, stop. Mamy tutaj pewną dziewczynę. Dam wam kilka sekund, żebyście sobie pomyśleli, och, o, kogo wam ona przypomina. Może jeszcze kliknę play. I słuchajcie, kogo wam ona przypomina. Możecie dać znać, czy mieliście jakieś spostrzeżenie. I już wam mówię, że jest to simka, która była Arianą Grande. Pobrałam ją z galerii i przerobiłam tak po swojemu. Także co, może tutaj zdradzić sekret. Promuj sprawę, mógłbyś. Przy okazji. Rozmawiaj o zimnej pogodzie. Rozmawiaj o technikach fitnessu, albo może opowiedz bardziej porywającą historię. Tak ona wygląda w swoim stroju na zimno, ponieważ jest trochę zimno. O, i zobaczcie, no i czuję się zainspirowana do działania pasjonującą przemową, którą wygłosił Cezary. To super. No i co wam jeszcze mogę tutaj o nich powiedzieć? To, że na pewno będzie tutaj skupiał się, tak jak było w tym opisie, na tym związku z nią. Popraw humor. Nie, nie idź płakać. No kurde. Stój. Bo chcę, żeby... O, nawet trochę romantycznego było. To może co zrobimy? Może flirtuj. Dobra, wyłaź. Nie trzeba się tak użalać. Może ona ci pomoże trochę ten nastrój poprawić. Myślę tak bardziej perspektywicznie. Cezary, czarku. A Malwina, zobaczcie, Malwina to już będzie naprawdę długo smutna. Tutaj zaraz jej zniknie, to będzie świadkiem śmierci. Ale jeszcze będzie 20... Aha, 22 minuty będzie wdowa. I w żałobie 2 dni. Tak. Może też Malwina z nią troszkę porozmawia, wiecie, pozna trochę synową jeszcze przed śmiercią. Przyszłą synową oczywiście, bo myślę, że nie zdążymy zrobić tego ślubu, zanim Malwina umrze, bo tak, wiecie, dosyć późno zabrałam się z nim za szukanie tej jego małżonki, bo już wam powiem, klikniemy sobie na niego, że on jest młodym dorosłym 4x24, a ta tutaj, bo nawet nie wiem, ona w ogóle nazywa się Julia Marchewka, nie wiem, czy to powiedziałam, też ma 4x24. Dobra, ty ją trochę musisz zbajerować. Może, może. A tam był okaż podziw. Może być okaż podziw. Może poprosił, słuchajcie, o dużą pożyczkę. Tak to może nie, ale przyjazne. Może wręczmy jej prezent Simoleony. Dajmy jej 100. Może nas bardziej polubi. Wow, to jest śmieszne w sumie, że można teraz tak dawać, wiecie, właśnie Sim... drugiemu Simowi. Takim wielkim pudle. Zobaczmy, jak to będzie w sumie wyglądało. Wow! Super! Ala z niebezpiecznych marzeń byłaby chyba w swoim żywiole. Czy nas polubiłaś? Oj, bardzo nas polubiła. Bardzo się teraz przyjaźnią. Zróbcie sobie wspólne zdjęcie. A tak a propos, to ty mogłabyś może zdjąć to swoje odzienie. Zaraz jej zdejmiemy to w ten sposób. I miej taki może, o, taki normalny, codzienny strój. Chociaż trochę zimno, no ale wiecie, w budynku to... nieźle. I moglibyście sobie zrobić właśnie, kurde, nie kalendarz. Takie prawdziwe zdjęcie, wiecie, taką fotkę z ręki. Zrób zdjęcie z Julia Marchewka.
I mają takie wspólne zdjęcie i myślę, że wyglądają całkiem, całkiem, słuchajcie, ładnie. Więc ja to zrobię tak. I jakieś pamiątkowe zdjęcia się przydadzą. Okej. No i co jeszcze możecie? Rozmawiaj o pochmurnej pogodzie. Ucałuj dłonie. No, zobaczymy, czy aby nie za szybko. Jak? Oj, pięknie, da się skusić szybko. Rozmawiaj. Może pochwal jej strój. Zaproś do wprowadzenia się, słuchajcie. Możemy to kliknąć w sumie. Może ona, on wiecie, właśnie chce, żeby jego matka poznała lepiej tą przyszłą synową, to już ją wprowadzi. Tylko czy ona się zgodzi. Kliknij ok, aby przejść do dzielenia i łączenia rodzin. Dobrze. No i klikamy, że Julka, która ma wow, 17 tysięcy, do nas się wprowadza. Pieniążki, mam nadzieję, przyjdą razem z tobą, także ok. Okej, okay, jest już wprowadzona. To jakieś flirty, widzę, odchodzą. Moglibyśmy w sumie pojechać ze mną na jakąś taką randkę, tylko w sumie nie mam nic fajnego o, może być gdzie? Nawrotki. Masz 24 godziny na zapłatę rachunków. Dobra, już płacę te rachunki. Już opłać. A my pojedziemy sobie właśnie na randeczkę. Zaraz. Zaproś na randkę. Oczywiście Julia Marchewka. No i zobaczcie, oboje są w kurteczkach, więc jest im zimno. I przyjechałam do Parku Magnolii i myślałam, że w każdym sejwie jest tak, że te pola, powiedzmy, nie ma kto, co się nazywa, no, wrotkarnia, powiedzmy, jest w tym samym miejscu i gdzieś w Wyzwaniu Królewskim to stało gdzieś przecież tutaj, czy coś w tym rodzaju. A, tutaj stoi, no nic, nieważne. W każdym razie chciałam powiedzieć, że nie ma, a jednak jest, także zwracam honor. Ale tutaj postawiłam taką fajną, bardzo ładną, taką małą, nie taką wielką jak tamta, ale taka bardziej klimatyczna. Zaproś Simka o imieniu Julka na łyżwy lub wrotki. Myślę, że to będzie bardzo fajnie, romantycznie wyglądało. No i oczywiście będziemy się starać robić te zadania, o ile zdążymy, ale na razie sobie... Oj, czerwone wrotki, słuchajcie, także idealnie sobie dobrali ten kolorek. Troszkę się oddalimy i zobaczymy, jak im idzie. Kto pierwszy się wywróci, słuchajcie, zawody, kto dłużej wytrzyma bez upadku. O, no i już mamy zwyciężczynię Julkę, a Cezary poległ. Czemu minusiki wam lecą, słuchajcie? Czy ja mogę na nią kliknąć podczas jazdy? Chyba nie, więc co, może byście już skończyli tą jazdę tak naprawdę. I sobie poszli tutaj może razem usiąść. Słuchajcie, tutaj mamy, zrobimy może tak, poproś o huśtanie się razem Cezary. Fajnie byłoby, gdyby się huśtali i mogli przy okazji sobie porozmawiać. To by było takie, wiecie, romantyczne na huśtawkach. W ogóle strasznie, zdałam sobie sprawę, że się strasznie drę, więc postaram się tak bardzo nie drzeć, bo pewnie ludzie już śpią. I czy możemy sobie pogadać z nim w tym czasie? Żartuj o politykach. I nie wiem, pochwal szczerze. Chyba się nie odzywają do siebie. I opowiedz, nie, coś tam chyba idzie, znaczy od tego huśtania się chyba i tak rośnie troszkę plusików z tego, co widzę. Także zobaczmy, jaki ten poziom jest. Przyjaźń jest już mocna. Czy możemy zrobić na przykład przyjazne... nie ma chyba, wiecie, czegoś takiego w rodzaju, że zostańcie najlepszymi przyjaciółmi. O! A nie, o pozostanie, to nie. Dobra, widzę, że Julka już przestała się bujać. A ty? Ty też już przestań. O, słuchajcie, jak to romantycznie wygląda. Teraz tak na ławeczce, zobaczcie, szepczą sobie słodkie słówka. Ja steruję bardziej nim, bo on jest takim naszym... Oj nie, zawstydzeni. A gdzie ona będzie teraz spała? Myślałam, że szybko ją uwiedziemy i wiecie, i będziemy spać razem. To więc porozmawiajmy jeszcze o zainteresowaniach. Wyjaw wielki sekret. Opowiedz swojej sympatii historię. To zaraz, może w przyjaznych. Oj, teraz klikałam właśnie Julką i jest zostańcie najlepszymi przyjaciółmi, więc co sobie wybierzemy? Super. I czy coś romantycznego... O, jak zawstydzenie. Coś romantycznego teraz może ty. Może. Wymień się numerami. Będą razem mieszkać. Już dzisiejsze nocy, myślę, będą spać razem w wspólnym łóżku.
A tu jeszcze wymianka numerami. W porę, wam powiem, naprawdę w porę. Przeprowadź ożywioną rozmowę ze swoją sympatią. Więc to chyba w przyjaznych. Ożywiona rozmowa jest. Dobra, więc myślę, że zaraz wracamy. Tylko tutaj już widziałam w romantycznych, słuchajcie. Może wręczmy róże, bo tego przed chwilką jeszcze nie było. Zapytaj, jak minął dzień. Nie chciała. No nie, więc jak teraz będziecie razem mieszkać? Obejmij. Trochę się pośpieszyłam. Ożywiona rozmowa. Zaraz tutaj wszystko naprawimy. Zaproponuję szalony plan. I kochani, historia wygląda tak, że ja wczoraj, kiedy nagrywałam ten odcinek, i było bardzo późno, i byłam tak zmęczona, i dawno mi się to nie zdarzyło, ale po prostu usnęłam przy komputerze, słuchajcie, więc makabra, więc kontynuuję to dzisiaj. I jak widzicie, wróciliśmy do domu, Malwina się przebrała wreszcie z piżamy na takie ubranie, może już trochę jej, już jej humor się poprawił, może cieszy się, że mogła poznać właśnie tą swoją synową bliżej. Że ona tak się szybko przeprowadziła, no cóż, powiedzmy, że kończyła jej się umowa najmu i tutaj Cezary zaproponował wprowadź się do mnie, oddam ci swój pokój na przykład, a ja będę spał na kanapie i możesz parę dni zostać. Właściwie by się zaprzyjaźnili, a przy okazji to ich może właśnie połączy, taką historię obierzmy. Także Malwinie to jeszcze klikniemy, żeby może właśnie plotkowała sobie z tą swoją przyszłą synową, opowiedziała śmieszną historię. I na przykład, co tam jeszcze mogłabyś zrobić? Zapytaj, jak minął dzień. Cezary widzę właśnie, że jest zmęczony, więc one sobie troszkę pogadają, a on się trochę prześpi. A potem, słuchajcie, jako gentleman, bo oczywiście tutaj nie ma dojścia, dopiero teraz zobaczyłam, to weźmie i... O, przestraszyłam się, gdzie kanapa? Ona tutaj zawsze stała. I po prostu prześpi się na kanapie, a odstąpi Julce swoje własne łóżko. Okej, także to do kosza. I może Julka teraz coś fajnego powie właśnie do Malwiny. Zaproponuje szalony plan. Pozna i porozmawia o marzeniach. Dobra, słuchajcie, pogadały sobie dziewczyny, pogadały. Przyjaźń jest już taka całkiem fajna. Już wam pokażę. Julka z Malwiną to są przyjaciółki. Może jeszcze ze dwie rzeczy rozmawiają o zainteresowaniach i bo ja wiem... Coś jeszcze damy tutaj w przyjaznych. Ożywiona rozmowa. I Julka pójdzie, słuchajcie, wziąć sobie prysznic. Myślę, że tak. Weź prysznic. Tymczasem Czarek, o, patrzcie, już prawie się wyspał. Także nawet spoko. Może coś tam sobie porobi w związku ze swoją pracą. Malwina, pokaż mi się, dziecko drogie, że tak powiem. Tobie się chce siku, no ale niestety teraz to nie pójdziesz, bo tam jest Julka, więc może pójdziesz już spać. A szklanka oczywiście do kosza, wow, trafiłam. Trafiłam, coraz lepiej mi to ostatnio wychodzi. Dobra, także ty dobranoc. Julka kończy się już kąpać, to może jeszcze skorzysta. Wiem, spać się chce bardzo, a ciebie może zaraz właśnie wybudzimy. O, może już wstawaj. I Julce klikniemy śpi. A Cezary podejdzie tutaj, podejdź. O, urządź protest, ale to nikt go nie wysłucha i będzie smutny. Co jeszcze możesz robić? Właściwie nic ciekawego. Zobaczymy, czy jest coś może tutaj poprzez kariera polityczna, sprawdź poparcie dla sprawy. Nic, ale zebrał 0 simoleonów i ma obecnie 2 zarejestrowanych zwolenników. Aha, bo my możemy chyba, wiecie, chodzić i prosić tam kogoś. No ale o tej porze to ciężka sprawa, żeby coś takiego się udało. A sprawdzimy twój poziom charyzmy. 9, zobaczcie, także bo ja z nim pracowałam w międzyczasie, to nie było tak, że ja nic z nim nie robiłam, tylko po prostu klikałam mu na lusterko i takie tam głupoty, także troszkę sobie tego jednak poprawił. Widzicie, on teraz myśli o swoim zmarłym ojcu, myśli o członku rodziny, no i sobie coś po prostu pogra, co tam masz, troluj na forach, uj, to niedobrze. Może graj w grę Niesamowity Sport, no bo dzisiaj już w sumie tak bardzo nie chcę spać, a później właśnie trochę jednak dośpisz się na tej... Myślałam, że coś dzwoni na tej kanapie, żeby Julka się po prostu miała szansę elegancko wyspać. Zobaczcie, śpi, zadowolona w makijażu, musi sobie kupić jakiś płyn micelarny chyba,
No i tak, dzisiaj już mówię bardziej życiowo. Podejrzewam, że wczoraj to mówiłam straszna zamułka, ale tak jak mówię, było późno i nie chciałam się, wiecie, drzeć na pół bloku o jakichś głupotkach, także mam nadzieję, że rozumiecie. I zobaczcie, jest kolejny ranek i właśnie tutaj mamy, że Malwina otrzymała swoją emeryturę 952, czyli bardzo dużo. Tutaj się przytulają z mamusią, także to jest bardzo, bardzo urocze. I ty może weź sobie właśnie ten kawałek, zjedz to. Julko droga, nie wstydzisz się tak w piżamie? Chociaż gdzieś tam wyszła ta nasza Malwina. Baw się w deszczu, słuchajcie. Szaleństwo. A w ogóle oni nie mają, słuchajcie, tego stojaka na parasole, także muszę im to dokupić. Okej, i są dokupione, więc każdemu wezmę parasol właśnie. Każdemu jakieś wybiorę. Dla Malwiny jakiś taki miętowy by się przydał, ale no nie wiem, może wezmę ten. Dla naszego Cezarego też weźmiemy jakiś parasol i dla niego będzie pewnie czerwony. Aha, no jeszcze raz, bo tutaj Malwina nam zajęła. I tak, dla Cezarego czerwony. A dla naszej tutaj Julki, proszę ja was, też jakiś parasol wybierzemy. Weź parasol. I dla niej, słuchajcie, co my dla niej wybierzemy? Może ten z arbuzem, żeby nie był taki całkowicie czerwony, ale żeby coś tam czerwonego jednak było. No ja myślę, Julka, że ty się musisz przebrać, bo to tak trochę nie wypada jednak. Może nałożysz sobie na dzisiaj, nie wiem, taką sukienkę oficjalną, powiedzmy. I zrobimy sobie może, o, jakieś babskie wyjście, może Malwina i Julka. Możemy pojechać do baru, słuchajcie, bar Słony Kieł. Nie wiem, czy kiedykolwiek tam byłam, wydaje mi się, że nie. A tutaj to jest elegancki klub. Czy elegancki, czy taki mały klub zwykły? Może takiego zwykłego. Do tego eleganckiego to może kiedyś z Cezarem się wybierzemy. I słuchajcie, Malwina, o jak ładnie stanęły z tymi parasolkami. Też ma taką sukienkę, słuchajcie, jak Julka, tylko po prostu miętową. I płaskie buty, także dziewczyny z parasolkami. Może wchodzimy już do środka, podejdź tutaj razem. Podejdźcie. Ja też jestem tylko ciekawa, gdzie one chowają te parasolki, słuchajcie. Może sobie coś zamówimy, może Malwina stawia. I będzie to może tak... Zamów jedzenie. Taca, czy to będzie dla kilku osób? No nie wiem, frytki ziemniaczane. Chociaż sobie już one zamawiały sama, ja bym przeszkodziłam. Chcę zobaczyć, jak wygląda ten bar. Wygląda on następująco. Jeszcze tutaj nie byłam. Fajnie, takie stoliczki, można popatrzeć na coś w telewizji. Jest też taki ogródek, no ale wiadomo, jest deszcz, więc nikt w nim nie siedzi. A u góry są łazienki. No, także tak to wygląda. Precle zamówione. Nie, to przepraszam, to jednak frytki zamówiliśmy. I czy Julka też sobie weźmie porcję? Weź sobie porcję. Tak, siedźcie, jedzcie i gadajcie. Zaproponuję szalony plan. Plotkuj. Jak mówię, chcę, żeby one się też trochę zaprzyjaźniły. Bo Malwina nie będzie miała szansy popatrzeć na ich wspólne życie, nie będzie mogła poznać wnuka, bo niestety jest już, no co tu dużo mówić, stara. Także chociaż, wiecie, no powiedzmy, że ona jeszcze nie wie, że to będzie jej synowa, tylko po prostu bliska koleżanka jej syna, więc ma taką nadzieję, że to będzie ta synowa generalnie, ale nie jest to dla niej pewne. O, nagadałam pełną czapkę, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Gdzie ta Malwina poszła? Tutaj. To ty może tutaj, Julka, też przyjdziesz tutaj. Usiądź razem i jeszcze coś zrobimy. Rozmawiaj o marzeniach. I jak widzicie, dziewczynki już wróciły do domu. Julka tam idzie już siku. Parasolki są piękne. Dobrze. Oj, Malwina. Co jest grane? Coś sobie poczytasz. No i niedługo powinien wrócić nasz Cezary. Do 15 jest. Także no już prawie. Zobaczymy, jak mu dzisiaj poszło. No i jak możecie zobaczyć, wrócił. On ma tutaj takie ubranie, ale ja mu ogólnie zmieniłam ubranie pracownicze na coś takiego. I oczywiście awansował na stanowisko koordynator społeczności, jakieś tam awanse i tak dalej. O i zobaczcie, no i teraz wygraliśmy losowo 610 w totolotku. Co idziesz robić? Baw się w deszczu, a może przyjdziesz tutaj i poplotkujesz. Porozmawiasz o zainteresowaniach i coś jeszcze, zapytasz o zawód, może jak tam twoja praca, jaka zadowolona w deszczu, a on jest zawstydzony, ponieważ wstyd w pracy. Nie mam pojęcia,
W końcu poszło ci dobrze, dostałeś awans, śliczna jest z nich para, także myślę, że nie ma co się wzbraniać, kochani, dlaczego tak wam jakoś to opornie idzie. Okaż, albo słuchajcie, może tak z grubej rury to nie, ale romantyczne może, pochwal wygląd, romantyczne. Gadka na podryw, albo zamiast gadka na podryw to by się mu przydało, o może spróbuj uwieść. Ile będziesz taki ukrzywiony 4 godziny? Patrzcie, jak ją uwodzi. To teraz może dla odmiany ona go będzie próbowała uwodzić. Pokaże, jak to się naprawdę robi. Ale niestety nie ma. No to może flirtuj. Dobra, są jakieś sekreciki. Będzie próbował jeszcze jej pocałować dłonie. Tym razem poszło lepiej. I romantyczne. Pochwal wygląd. Jakie ty jesteś zawstydzony. Dobra, coś sobie jeszcze zjesz. No właśnie. Tutaj zobaczcie, mamy wymiotującą dynię, którą zrobiła Malwina. Dobra, i Czarek już zjadł. Nie myj tego, nie myj tego, nie myj tego. I próbujemy jeszcze coś zrobić. Może objąć. Jest już cały czas ten pierwszy pocałunek, ale jeszcze się martwię, że to byłoby za wcześnie. Także trochę się martwię, więc coś innego. Pochwal wygląd. Dobra, damy może ten pierwszy pocałunek, bo w sumie nie mogę wytrzymać i chcę już to kliknąć. Oj nie, a ona poszła sobie coś żreć, pić właściwie. To do kosza. I czy coś z tego będzie? Pięknie. Trzymaj za ręce, Akira. Zastanawia się, czy chcesz do niego wpaść, a przecież on nie żyje i go tutaj nie ma, jest w niebie. To raczej nie wpadaj tam, Cezary, jeszcze za wcześnie na takie wpadki. Romantyczne, pocałuj w szyję, to już kliknęłam. Uwodzicielska poza i zapytamy, czy chce być naszą dziewczyną. Może jeszcze róża. O, i teraz zostań dziewczyną. Tym razem przyjęła. I mamy zgodę, mamy zgodę. Czy będzie selfiak? Nie, nie było, a zwykle jest. No nic, zostali już oficjalnie parą, więc mogliby już iść razem spać, gdyby nie ten mały szczegół, że nie ma tutaj dojścia do łóżka, więc ja to załatwię. Dobra, słuchajcie, zostawiłam to tak. Mam nadzieję, że teraz będzie dobre wyjście. Tutaj w tym pokoju nie ma już nic poza tym i tym. Ty jesteś zmęczony, ale może byście tutaj spróbowali... Wiecie co, Barbara z Simką o imieniu Julka. Julka jest za to wypoczęta, zadowolona, szczęśliwa. No i dla Julki też trzeba jakąś pracę znaleźć. Więc... czy o, znajdź pracę, ale to później. Nie, później mówię. Teraz co innego będzie. Z Czarkiem. Jest trochę zmęczona, ale wiecie, na takie rzeczy nigdy nie jest się zbyt zmęczonym. Znaczy, może się i jest, ale wiecie. Tutaj jest romantyczny nastrój, no to trzeba to wykorzystać. Proszę, chyć w piżamki. I, że tak powiem, bawcie się dobrze. Okej, jest już po figlach. Także Czarek myślę, że sobie spokojnie pośpi. Śpi. Bo zaraz i tak byś się obudził. A ty, jako że jesteś wypoczęta i odczuwasz takie, że nic nie robisz w swoim życiu, to znajdziesz sobie pracę. I ona mi wyglądała taką właśnie taką laleczkę, powiedzmy, więc ja idę tutaj pracę w mediach społecznościowych. Nie mówię, wiecie, że to muszą być wszystkie laleczki, ale myślę, że chciałaby być właśnie gwiazdą internetu, więc czemu nie? Zadanie, media społecznościowe, stwórz profil. Czy powinna przyjąć zadanie i rozpocząć karierę? Tak. Serwisy społecznościowe, stwórz profil w mediach społecznościowych. Julia stworzyła nowy profil w mediach społecznościowych. Aby zrobić karierę w tej branży, trzeba dać się poznać w internecie, korzystać ze swojego profilu w mediach społecznościowych, by zdobywać nowych obserwujących, rozbudowywać sieć kontaktów i wspinać się po drabinie sieciowej popularności. Dobrze, to możemy sobie tutaj znowu kliknąć. Kurde, nie widzę tego. O, serwisy społecznościowe, aktualizuj status. No i po aktualizacji zdobyła 25 nowych obserwujących, ma ich teraz łącznie 25, czyli szału nie ma, aktualizuj.
Raz jeszcze pochwal się tam, nie wiem, że właśnie zdobyłaś chłopaka i tak dalej, jakieś takie głupotki, a później pójdziesz sobie normalnie spać i spotkamy się rano. Słuchajcie, Malwina przed sekundką została porwana przez kosmitów, także jej nie ma. No i jeszcze w ostatnim dniu swojego życia może taką swoją kosmiczną przygodę spełnić, bo wiecie, że ona się tym interesowała, pracowała jako naukowiec, więc myślę, że raczej będzie z tego powodu zadowolona. Jak widzicie, Malwina już jest i ma tutaj wstrząśnięta i zmieszana. Cokolwiek zrobili ci kosmici, to naprawdę miesza w głowie. Co, Malwina, może pójdziesz się wykąpać? Oj nie, nie pójdziesz, nie pójdziesz, bo Jurka idzie siku. Jej się chce bardziej niż tobie kąpać. Nie. Co? Już? A ja myślałam, że to będzie... Śmierć ze starości, że to będzie gdzieś po południu, nawet święto przygotowałam. Ojej. To przykro. No i nie wiem, czy teraz się nie zlejesz, ale to już musisz to przeżyć, choćbyś się zlała. Zaczęła sikać, bo stwierdziła, że ta już nie żyje, to można sikać. No brawo. Ten oszołomiony. Ta też będzie bardzo smutna, ponieważ się zaprzyjaźniły w tych ostatnich dniach życia Malwiny. No przykro. Czarek jak płacze. Ja zrobiłam takie właśnie święto, że dziękczynienie i wspominki. I stwierdziłam, że sobie powspominamy właśnie Akirę. Podziękujemy Malwinie za życie, a tu Malwina już umarła. No i spodziewałam się, że to będzie już teraz. Okej, okay, mamy kosiarza. Co on taki niebieski? Nie no, chyba taki jak zawsze, tylko może od tego od tej mięty tak to się odbija. Wiem, że można prosić kosiarza, żeby przywrócił do życia, ale ja tego nie robię, kiedy jest śmierć ze starości, bo... No bo po co? Jak już przeżyła swoje życie, to już bez sensu, tak wiecie, pogrywać z tym jej życiem. Okej, okay, widzę, że już wyjął, ale jakoś tak i wydaje mi się, czy ma inną dekusę? Nie wiem, dajcie znać. Jakoś tak mi się on wydaje dzisiaj podejrzanie lekko inny, ale pewnie mi się wydaje. Dobra. Skoszona. Ta idzie płakać. Ty też pójdziesz płakać sobie tutaj do łóżka, wypłacz się. No, także tak to wygląda, kochani. Nie spodziewałam się, że to będzie jakoś tak szybko. Także, kochani, ja już kończę ten odcinek z tym smutnym akcentem. W przyszłym odcinku zrobimy sobie to święto dziękczynienia i wspominki. Ty też sobie tutaj jeszcze popatrz chwilę. Co tutaj masz? Opłakuj. No dobrze, opłakuj. Zmienię też wystrój domku na czerwony i będziemy żyć tak bardziej już po czerwonemu. No i co, kochani, dziękuję wam serdecznie za ten odcinek. Przepraszam, że pierwsza część była taka cichacza, ale tak jak mówię, no nie lubię nagrywać tutaj w mieszkaniu właśnie tak głośno się drąc w nocy, bo mam wrażenie, że pół bloku mnie słyszy, co ja tutaj opowiadam jakieś głupotki. No, także to by było tyle. Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia i papa. Święto dziękczynienia. O nie, muszę to pozmieniać na mniej pozytywne w takim razie. Kończę. Do zobaczenia w kolejnym filmie i buziaczki, papa. Pa.